Dziękuję, panie marszałku. Najpierw pytanie do pana sprawozdawcy z Komisji Samorządu Terytorialnego, pana senatora Słonia. Czy po pierwsze był ktoś sprawozdawcą, bo to jest projekt komisyjny Sejmu. Czy słuszne to twierdzenie, jakoby powiaty nie poniosły uszczerbku z tytułu skreślenia z dziennej, no, z miesięcznego tego kwoty refundacyjnej? A zwłaszcza mnie interesuje pytanie, czy będą miały z czego sfinansować remonty bieżące i gwałtowne, zważywszy, że powiat, wbrew temu, co tutaj przed chwilą powiedziano, nie jest jednostką dochodową, dostaje prawie 85% dotacji i jak gdyby kolejne narzuca się pytanie, czy jest gwarancja dla powiatu, że w przypadku oczywiście uzasadnionych potrzeb remontowych powiat takie środki będzie posiadał w wysokości 100%, bo jak wiadomo, dotacja obejmuje tylko 80%. Zaś takie główne, generalne pytanie dla pana, pana senatora Augustyna, to przecież jest jemu, powiem szczerze, wiadomo o innych problemach socjalnych w naszym państwie, które wychodzą na ulicę, a chociażby to, że od 8 lat zasiłek pielęgnacyjny wynoszący 153 zł, między innymi na dziecko z porażeniem mózgowym, nie ulega waloryzacji. Przypominam, że pensja minimalna w 2004 roku wynosiła 960 zł, teraz wynosi 1600 zł. I dodam, a to wszyscy obserwujemy, że usługi pielęgnacyjne też cena ich wzrasta. Czy zatem posłowie sprawozdawcy z komisji sejmowej zauważali te problemy? No i dodam, czy rząd przewiduje, czy proponował jakieś rozwiązania, bo przecież to on był adresatem demonstracji, która się zapowiada na lato, dzieci z porażeniem mózgowym. No można by mnożyć, ale problemy, które są zawsze w kryzysie, prawda, i tylko na razie w formie pytań przedstawię. Dziękuję bardzo. Uprzejmie proszę, zadając pytania, mieć świadomość tego, że jest jeszcze pan minister na sali, w związku z tym być może łatwiej zapytać pana ministra niż panu senatorów o niektóre sprawy, ale oczywiście państwo senatorowie mają w tej sprawie wolność. Bardzo proszę, pan senator Słoń. Panie marszałku, Wysoka Izbo, informuję pana senatora, że w posiedzeniu uczestniczyli tylko przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Nie uczestniczyli przedstawiciele wnioskodawcy. Sprawy, o których pan senator mówił, nie były poruszane ani rozpatrywane w tych kategoriach, o których pan senator mówił. Natomiast ja pozwolę sobie na taki swój indywidualny komentarz do tego pytania. Oczywiście podzielam obawy pana senatora, bo kwestie związane z wydatkami na niezbędne remonty i inwestycje zawsze spoczywały na powiatach i z doświadczenia wiem, że one były, tak jak były dosyć szybko zapisywane w projektach budżetów, tak często były z tych budżetów zdejmowane. Dosyć duże zaangażowanie środków powiatów wymusiła potrzeba standaryzacji, bo była zasada zero-jedynkowa. Albo ta standaryzacja będzie przeprowadzona, albo domy nie uzyskają wpisu. Te dotychczasowe koszty nie były wliczane do średnich kosztów utrzymania. Te koszty związane z remontami bieżącymi, z zakupami inwestycyjnymi służącymi realizacji tych programów naprawczych. Teraz do tych średnich kosztów nie będą też wliczane również ani koszty inwestycji, ani koszty remontów. A zatem no, pozostaną na barkach samorządów. Tutaj mówił o tym pan senator Augustyn. Rzeczywiście ta materia,
która podlegała standaryzacji tym programom naprawczym, ona będzie wymagała zwiększonych środków chociażby na konserwację, na utrzymanie tego, bo niejednokrotnie to były bardzo duże inwestycje, bo wiele naszych domów znajdowało się w obiektach często zabytkowych, a zatem zastosowano tam technologie, które wymagają chociażby stałej konserwacji i co jakiś czas trzeba będzie do tych inwestycji wrócić, żeby je w jakiś sposób utrzymać w sprawności. Dlatego to pytanie pozostaje cały czas otwarte. W jaki sposób samorządy poradzą sobie w tej chwili z kosztami remontów i inwestycji, które na pewno będą występowały w praktyce funkcjonowania domów pomocy społecznej przy zmniejszających się oczywiście obsadach mieszkańców, bo coraz mniej gmin decyduje się na to, żeby umieszczać i płacić później za swoich mieszkańców w domach pomocy społecznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I pan senator Augustyn, bardzo proszę. Panie senatorze, ja pozwolę się odnieść do tego pierwszego też pytania, chociaż nie do mnie było adresowane, dlatego że myśmy o tych kwestiach mówili na komisji i pod kątem wydolności finansowej powiatów też patrzyliśmy na to. No, sytuacja samorządów powiatowych jest bardzo zróżnicowana. Są miasta na prawach powiatu i oczywiście ich sytuacja jest niezła. Są miasta średniej wielkości, siedziby powiatów ziemskich, oczywiście bardzo dobrze sobie radzą. Są oczywiście powiaty słabsze. Dzisiaj akurat opublikowane zostały dane na temat tego, jaka jest kondycja polskich samorządów. I okazuje się, że wśród tych 40 samorządów, które są zagrożone, jest zaledwie kilka powiatów. Nie jest zatem tak źle. I to są zawsze trudne wybory. Wydaje mi się, że utrzymywanie takiej sytuacji, w której właściciel obiektów tak naprawdę nie ponosi żadnej finansowej odpowiedzialności za to, jaki jest ich stan, tylko przerzuca te koszty na wszystkich innych, też nie jest sytuacją zdrową. Dlatego wydaje się, że ten ruch ma taki charakter troszkę urealniający. W moim przekonaniu powinno to być raczej rozwiązanie docelowe, chyba że zaczynamy postrzegać domy pomocy społecznej nie jako placówki publiczne, tylko jako placówki samofinansujące się, to wtedy rzeczywiście wszystkie koszty trzeba odliczać. Tymczasem jednak to są placówki samorządowe, realizują politykę państwa w tym zakresie i oczywiście te ciężary są rozłożone. Zapewniam pana senatora, że to są ciężary rozłożone co do wagi i ilości środków właściwie. Dużo więcej, zdecydowanie, będzie to kosztowało gminy i rodziny, aniżeli powiaty. Oczywiście nie w inwestycjach i remontach, ale w samym bieżącym utrzymaniu. Powiaty będą zobowiązane do tego, żeby dbać o swój majątek. Co do innych kwestii, no chciałem, panie senatorze, oczywiście to poruszyć w swoim wystąpieniu i mówić o sytuacji domów pomocy społecznej w ogóle i mówić o sytuacji w opiece nad ludźmi niesamodzielnymi w Polsce. To są bardzo poważne. Ustawa zmierza do tego, żeby przynieść trwałe rozwiązania nabrzmiałych problemów. Chwilę temu mieliśmy przecież tutaj ustawę o świadczeniach rodzinnych, w której mówiliśmy o blaskach i cieniach, które tam wystąpiły. Blask to oczywiście to, co jeszcze później zostało przez pana premiera wzmocnione, że świadczenie pielęgnacyjne w odniesieniu do małoletnich będzie nie 600, 620 zł,
ale o 200 zł więcej, a więc 820. I że w perspektywie 5 lat to świadczenie będzie podnoszone do wysokości minimalnej płacy. Ten postulat, który mieli mieć wypisani ci demonstranci, jest właśnie teraz realizowany i to w stopniu, który ma niewielu naśladowców w Europie. Nawet w państwach bogatszych jest tylko kilka takich, które dopuszczają do tak zwanego uzawodowienia opieki nad osobami niesamodzielnymi. Nie stać nas na to jednak, żeby rozciągnąć te przepisy na wszystkich niesamodzielnych. Dlatego niesamodzielni dorośli, ta grupa, która będzie właśnie najszybciej rosła, bo społeczeństwo się starzeje, to jest duże zadanie. No i tutaj można powiedzieć, że akurat ruchy były przeciwne, bo jak państwo wiecie, tutaj to świadczenie pielęgnacyjne zostało zastąpione specjalnym zasiłkiem pielęgnacyjnym, nie wyższym, a właśnie niższym, 520 zł, i jeszcze na dodatek uzależnionym od wysokości dochodu, od progu dochodowego, co oznacza, o tym mówiliśmy zupełnie otwarcie tutaj i szczerze, że oznacza to, że około 100 tysięcy osób utraci prawo do świadczenia, ale dotyczy to jednak sytuacji odmiennej niż w przypadku dzieci, ponieważ tam na ogół ta osoba niesamodzielna ma jakiś własny dochód, w przeciwieństwie oczywiście do dziecka, do osoby małoletniej, która często tego dochodu nie ma, najczęściej nie ma tego dochodu wcale. A więc tam jednak jakieś środki finansowe w rodzinie są gwarantowane, stąd też odmienne potraktowanie. Ale na pewno nie jest to dobra wiadomość. Myślę, że będę miał jeszcze okazję państwu mówić o stanie prac nad ustawą o pomocy osobom niesamodzielnym, która jest poważną propozycją rozwiązania problemów w tej dziedzinie bez naruszania kondycji finansów publicznych. Aczkolwiek niełatwą, bo również idącą tą linią, co ustawa o świadczeniach rodzinnych, czyli poprzez racjonalizację wydatków wewnątrz tego sektora, a nie poprzez oczekiwanie, że minister finansów znajdzie setki milionów złotych na załatwienie problemów. Także o tym, panie senatorze, ta ustawa rzeczywiście nie mówi i nie ma aspiracji rozwiązywania globalnie wszystkich problemów. Jest raczej taką ustawą, którą należy traktować jako cząstkowe załatwienie najpilniejszych kwestii.